witajcie w kolejnym poradniku. Ja swego czasu zrobiłem taką też ramkę do porównania cewek. No oczywiście ramka, ona nie jest tam super jakoś dokładnie zrobiona. Cewki ogólnie parametry mogą trochę się tam różnić względem tego, co tutaj ja tutaj wpisałem, zrobiłem w tej ramce. Ale to też można sobie coś tam trochę tam wywnioskować, porównać. Oczywiście, żeby to zrobić jakoś wszystko precyzyjnie, no to musiałby mieć wszystkie cewki i tak dalej. Przeprowadzać dokładne testy, analizy względem modelów, bo to mogą właśnie być tam jakieś rozbieżności. No ale to jest tak poglądowo, teoretycznie można sobie coś tam zobaczyć. No i co tutaj, nie ma co za bardzo spekulować. Tu jest taka podziałka zrobiona. Skala od 1 do 9. Opis cewek. Modele, kiloherce. No i tutaj w rubryce tak jaki jest kolor, zasięg. Wszystko tutaj poznaczone. Czułość, separacja żelaza i waga. Takie najbardziej przydatne informacje. No i to tak mniej więcej można porównać. No i to chyba by było już na tyle. Tutaj nie ma co więcej spekulować. Mam nadzieję, że się przyda przed zakupem. Coś można sobie tam... No, przed zakupem można sobie wnioskować, jaką tam czy dostać, czy tak robić. Nie dostać, nie mogę to na pewno. Nie da to powiedzieć, może sobie kupić zestawy, czy gdzieś odkupić odpowiedź. No dobra, to by było na tyle. Macie pytania, to pytajcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego. Audio Jungle.